Witajcie, z tej strony Durwart, witam was ponownie w grze World of Tanks w bitwie na chyba najdziwniej losowanym lajcie 8 tieru, czyli chińskiej WZC-132. Dlaczego dziwnie? Sami zobaczcie na tą tabelkę. Poza dziewiątkami w bitwie mamy szóstki, a ja nie gram w żadnym plutonie. Takie losowania to standard na tym chińskim czołgu, który, przypomnijmy sobie jeszcze parametry działa. Ja gram tutaj na 85 z uszkodzeniami 200, na strzał średnio 172, przebicia 300, 230 średniego przebicia na pocisku kumulacyjnym premium i 43 przebicia i 320 uszkodzeń na pocisku odłamkowo burzącym. Z uwagi na to, że jestem tutaj lightem dominującym, decyzja o szybkim podjeździe na środek, wyspotowaniu tego, co się tylko da i poszukaniu swoich szans na zadawanie uszkodzeń. Jak widzicie, gram tutaj na apteczce i zestawie naprawczym premium oraz na wspomagaczu, czyli chińskich racjach żywnościowych. Co to takiego jest? Ulepszone racje bojowe po prostu. Mam tutaj również zamontowaną wentylację, optykę i siatkę kamuflażową. Nieco dziwny zestaw, ale mówiąc szczerze, dla mnie taka konfiguracja tego chińskiego pojazdu spisuje się najlepiej. W międzyczasie pierwszy celny strzał w kierunku przeciwników. Teraz widzimy drugi. W międzyczasie sam niestety obrywam od pantery, która gdzieś nam się na skraju mapy przyczaiła. I już teraz zdradzę wam pewną informację, która będzie widoczna na screenach. Bitwa rozgrywana jest niemal w środku nocy. Zobaczycie sami potwierdzenie tego faktu. Wracamy jednak do strzelania. Leopard PTA. Trafiony praktycznie bez przycelowania za minimalnie mniej niż średnie uszkodzenia. A tym razem ten sam pancerz Leoparda nasze działo odbił. 1:1. Bitwa dość statyczna. Może to z racji na to, że nasza artyleria robi właśnie drugiego fraga w międzyczasie, niszcząc artylerię przeciwnika. Na moim koncie więcej uszkodzeń ze spota niż damage'a własnego. I jeśli macie życzenie, to jednym okiem śledźcie właśnie zmieniające się statystyki tuż przy damage panelu. Tutaj VK 4503 trafia mnie z pocisku odłamkowo burzącego. Ja odgryzam jej się za 211, trafiając w bardzo miękką wieżę. Próba poszukania kolejnego przestrzału. Tu niestety trafiam gdzieś pewnie w skarpę. Niewiele tej fałki wystaje tu o mały włos, a przeczesałbym pociskiem wieżę naszego skauta, naszej 90-ki. Tutaj unikam w ostatniej chwili kolizji 3:2. Drużyna cały czas jest w obszarze bazy. Przejmując ją, wywieramy tym samym presję na przeciwników. Zobaczmy, jest fałeczka. Cały czas niestety uważać muszę na czającego się tu na środku FCM-a. Decyzja na strzał w fałkę. Niestety tylko trafienie krytyczne, ale nie ma tego złego, co by po spocie nie wyszło, że tak sobie zażartuję. Tu niestety błąd i obrywam potężnie od Skorpiona. Pula moich HP bardzo mocno wyszczuplała. Na szczęście drużyna nie próżnuje. I z wyrównanego stanu po krótkiej chwili robi nam się 6:2, a ja w dalszym ciągu robię swoją robotę, przynajmniej taką, którą lubię grając WZ-ą najbardziej, czyli trochę spota, trochę strzelania, taki mały miszmasz. Fałeczka, próba znalezienia przestrzału niestety nieudana, jest ISU, bardzo groźny przeciwnik i 213 siadło, w międzyczasie gdzieś jeszcze coś ze spota na moje konto trafia. No i tutaj cały czas psujący mi szyki i plany na dalszą część bitwy FCM50T, który niemal z 2/3 punktów wytrzymałości
czai się ze swoją armatą, a ja nie bardzo mam co zrobić. Mamy na szczęście w drużynie dwie artylerie i to właśnie artylerię proszę w tym momencie o pomoc, aby wykończyły mi tego FCM-a. Niestety pozostałe kwestie wyświetlane na czacie nie są właściwe. RHM ponawia moją prośbę o sfokusowanie się na FCM-ie, bo on blokuje również podjazd naszym czołgom na górce. Chwila przestoju w tej bitwie. Zobaczmy, czy uda się znaleźć przestrzał na V-kę. Tak się nie dzieje. Jest FCM wyspotowany. No i czekajmy, co zrobi artyleria. Leci 864 i wszystko na moim koncie. Zatem z uszkodzeń własnych 1600 i ponad 3000 już z asysty. Pojawił się ponownie ISU. Tego warto by się było pozbyć. Pięknie poleciał ten pocisk. Nieco łukiem, ale zadał uszkodzenia. I dalej próbujemy poszukać swojej szansy na poprawienie wyniku. Jeśli chodzi o fragi, nie mylicie się, cały czas przy mojej ikonce, przy moim czołgu nie wyświetla się żadna liczba. Tym razem strzał w panterę. Niestety pocisk musiał zatrzymać się chyba na jakiejś przeszkodzie terenowej, bądź po prostu nie trafiłem. No i cóż, czekamy, 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 bo cały czas FCM, groźny przeciwnik, czai się na nas tutaj, pilnując jednocześnie naszych sojuszników, próbujących bardziej odważnego manewru na górce. Tam już z tego, co mi mignęło, część z pojazdów jest na dobiciu. Ja jednak cały czas konsekwentnie, przepraszam za przejęzyczenie, trzymam się środkowej części mapy i stąd próbuję cokolwiek robić. Jest grand final, trafiony, zniszczony, 10 do 5 w tym momencie. Chyba wszyscy przeciwnicy są po lewej stronie torów, patrząc z mojej perspektywy. No i trzeba będzie powoli zamykać ich. Jest T3-4 kreska 2. Niestety absolutny brak przestrzału. Pojawia się po raz kolejny pantera, która od początku bitwy zalazła mi za skórę i niestety nie udało jej się odpłacić. Tym samym uprzedzili mnie moi sojusznicy. Szkoda, że tutaj nie było nic ze spota. Na moim koncie na tę chwilę w zaokrągleniu około 5000 uszkodzeń przy moim współudziale. RHM, próba trafienia w przejeździe, niestety nieudana. I zobaczmy, ile jeszcze uda się tutaj zrobić. Wykryty Skorpion G. RHM, zobaczcie, z burzaka za 126. W dalszym ciągu załadowany jest pocisk burzący i 342. Ten strzał bardzo mnie ucieszył. Próba dokończenia RHM-a. Niestety kalafior. Pierwszy taki poważny kalafior w tej bitwie. Ostatni burzak. Niestety przestrzelony. Ten strzał, mówiąc szczerze, nie miał prawa wejść. A mógł wiele zmienić. Zobaczycie za chwilę. Nie chcę zdradzać niespodzianki. 2700 uszkodzeń, 3200 z asysty. Czy uda się jeszcze coś poprawić? 2750 uszkodzeń według moda jeszcze do wzięcia, więc sporo swój wynik mogę poprawić. Cały czas dość mocno zachowawczo gram, ale taki już styl wyrobiłem sobie właśnie na WZ-cie. Wiem, że są osoby, które zdecydowanie odważniej grają. Zobaczmy. ISU. Trafienie 207. Dobitka od RHM-a. Reszta z mojego spota. Jest też Chińczyk. 168. Trafiony. I można by rzec zatopiony. 15-6. Zapraszam na screeny. W tej bitwie udaje się zdobyć odznaczenie tylko pierwszej klasy oraz medal wsparcie. I jak już możecie
zauważyć, udaje się wykonać tutaj jedną z misji osobistych. A dlaczego bitwa ta nie trafiła do standardowego cyklu? Wyjaśnienie na sam koniec. I proszę przyznać się teraz, kto śledził wskazywany przeze mnie panel uszkodzeń, gdzie wyświetlała się ilość uszkodzeń zadanych, 3103, i uszkodzeń po asyście 3902. Pewnie niewielu z Was, ale wracamy jeszcze chwilowo do screenów. Na tle drużyny wypadam zdecydowanie najlepiej, zarówno patrząc na zadane uszkodzenia, jak i na zdobyty exp. Dziwi mnie nieco, że 1355 bazowego expa nie dało asa pancernego, ale jak widać, trzeba się dużo bardziej postarać, aby na tym czołgu sięgnąć po te najwyższe laury. Na 30 oddanych strzałów nasze chińskie działo postanowiło tylko 19 razy trafić, 15 strzałów z przebiciem z dystansu większego niż 300 metrów, 1653. Można by zatem rzec, że połowa tych uszkodzeń to jest skampienia, reszta w walce, w zwarciu. Zobaczcie raz jeszcze na godzinę rozgrywania tej bitwy. 6 minut po trzeciej. Tak, tak, nie jest to żaden błąd. Miałem po prostu dobry dzień, a w zasadzie dobry wieczór na granie. A dlaczego w ogóle prezentuję Wam tą bitwę? Dlatego udało się z wyróżnieniem ukończyć ostatnią misję na czołgach lekkich na T-55A, dzięki czemu w moich koszarach znalazła się dodatkowa załogantka. Ta została przeze mnie oddelegowana do nacji szwedzkiej, dzięki czemu zarówno do Kranwagena, jak i do STRV-a będę miał komplet w kobiecej załodze. A dlaczego tak bardzo prosiłem Was o śledzenie tego panelu zniszczeń? Wróćmy na moment do screena numer 1, w którym to można wyczytać, że aby wypełnić misję, trzeba co najmniej 7000 punktów uszkodzeń mieć własnych plus asystę. A ile ja zdobyłem? 7005. Otarłem się dosłownie o. No i tutaj pominę tą kwestię. Każdy niech dołoży swoje ulubione powiedzonko. Warunkiem pobocznym było przetrwanie i wygranie tego starcia, co, mam nadzieję, widzieliście w bitwie. Dziękuję Wam zatem za obejrzenie tej dla mnie bardzo przyjemnej bitewki. Mam nadzieję, że Wam również się podobała. I już teraz serdecznie zapraszam Was do kolejnych materiałów z gry World of Tanks. Trzymajcie się, cześć!